Przejdźmy do ostatniego produktu, czy też grupa produktów tak naprawdę. Ja je nazywam tak zwanymi pierdołami. To są między innymi właśnie takie case'y. Poszedłem specjalnie dla was do centrum handlowego nagrać stoisko z case'ami, które kosztują, uwaga, uwaga, 99 dirhamów za sztukę. Dzień dobry drodzy widzowie. Dzisiaj pogadamy sobie o rzeczach, które są w Dubaju bardzo drogie. Bo to, co jest w Dubaju tanie, to chyba już każdy wie. Oczywiście benzyna, ropa, oczywiście podatki. I ostatnio zrobiłem film o samochodach, które są dużo tańsze niż w Polsce, więc to już pewnie też wiecie. Za to nikt chyba nie wie, co jest w Dubaju najdroższe właśnie. I o tym będzie dzisiejszy film. Ale zanim przejdziemy do filmu, mam dla was specjalną promocję od AliExpress. Jest to kod zniżkowy w wysokości 4 dolarów na zamówienie od 5 dolarów w górę. Jeżeli tego kodu użyjecie, na przykład przy produkcie za 5 dolarów, wtedy będzie on kosztował tylko dolara, więc naprawdę tanio. Ja w ten sposób kupiłem sobie właśnie tego oto case'a, jeszcze do tego kupiłem screen protector, którego akurat nie będzie widać tutaj na kamerze, więc go nie pokażę, ale była to mega, ale to mega okazja. Co trzeba zrobić, żeby z tego kodu skorzystać? Wystarczy założyć nowe konto na AliExpress, link jest na dole w opisie, zalogować się tam, wpisać w wyszukiwarce to, czego akurat szukamy w danym momencie, wybrać jakikolwiek produkt z listy, i później po prawej stronie jest takie pole, gdzie wpisujemy sobie kod. Mój kod to jest Goldy dużymi literami. Także wszystko macie na dole w opisie. A teraz wracamy do filmu. Zacznijmy od produktów, które w Dubaju są dosyć tanie. Są takie rzeczy, są to przeważnie takie artykuły pierwszej potrzeby. Typu właśnie jakiś chleb, jakiś ryż i takie rzeczy, bez których za bardzo nie da się przeżyć. Na przykład chleb w Dubaju, tostowy chleb, bo tu jest taki, tym domyślnym chlebem jest taki chleb tostowy, kosztuje 5 zł około. Tyle samo co w Polsce, sprawdzałem to specjalnie w internecie i wydaje mi się, że ceny są praktycznie równe. Bułki kosztują na przykład, najtańsze bułki w Dubaju, około 30 paru groszy. W Polsce najtańsze bułki, jakie widziałem, to 25 groszy. Więc cena naprawdę nie jest dużo niższa w Polsce. Szczególnie, że tutaj się więcej zarabia, więc faktycznie jest to mniejszy wydatek dla przeciętnego Dubajczyka. Kolejnym produktem tego typu, takim w miarę tanim, są jakieś napoje słodzone, bo oczywiście im bardziej coś jest niezdrowe, tym przeważnie jest tańsze i bardziej ogólnodostępne. Cola kosztuje za butelkę półlitrową 3,15, a w Polsce 2,50 może, więc nie ma jakiejś tragicznej dużej różnicy. Jako ciekawostkę powiem wam, że wcześniej takie napoje typu Coca-Cola i inne napoje słodzone były w Dubaju tańsze niż w Polsce. Po prostu niedawno wprowadzili podatek od cukru, dlatego że społeczeństwo robi się coraz bardziej grubsze, dużym problemem jest cukrzyca, szczególnie wśród dzieci. Dzieciaki piją to i energetyki na potęgę, więc teraz to podrożało i rząd łudzi się, że to coś pomoże. Oczywiście to nie pomoże, no ale mamy droższą kolę, super. Oprócz tych produktów pierwszej potrzeby mamy produkty tak zwane troszkę bardziej, może nie luksusowe, ale produkty, bez których można się obyć. Na przykład warzywa i owoce. Niektóre owoce w Dubaju są notorycznie drogie. Kiedyś widziałem, że wiśnie czy czereśnie w Polsce były bardzo drogie i ludzie się oburzali, że ale skandal, za ileś tam 10 zł były wiśnie. W Dubaju wiśnie, które widziałem wczoraj w sklepie, jest to wszystko nagrane na filmie, więc sami zobaczcie, kosztują 49 zł za kilogram, nie za kilogram nawet, słuchajcie, za tackę, za taką tackę, to nawet nie jest kilo, więc zobaczcie, jakie są ceny. To jest norma w Dubaju. W tak samo skandalicznie wysokich cenach są na przykład jakieś jagody i tego typu rzeczy, które też kosztują około 50 zł za tackę, nie za kilogram. Dlaczego właśnie takie owoce lub jakieś warzywa poszczególne są drogie w Dubaju? Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest tutaj po prostu gorąco, jest wszędzie pustynia, nie da się nic za bardzo wyhodować. Więc jeżeli w sklepie mamy warzywa i owoce, one są ściągane Bóg wie skąd, często z drugiego końca świata i to jest po prostu drogie. Jeżeli sklep chce mieć jakikolwiek zysk ze sprzedaży tego typu produktów, ceny muszą iść drastycznie w górę. No i co zrobić? Taka jest cena mieszkania na pustyni. No i na koniec oczywiście zostawiłem sobie kategorię produktów tych najdroższych, tych właśnie, które mają ceny jak z kosmosu. Jak to działa w Dubaju? Jest jedna zasada. Im mniej coś jest potrzebne do życia, tym nagle cena bardziej idzie w górę. U nas jest tak, że no, niektóre rzeczy są po prostu tanie, nawet jeżeli nie są jakoś niezbędne do życia. Tutaj jest zupełnie na odwrót. To jest tak, że tylko te takie podstawowe rzeczy są tanie, a wszystko inne robi się naprawdę masakrycznie drogie. Kolejne dwa przykłady będą z mojego życia, więc wiem, że na pewno to każdego nie dotyczy. No ale słuchajcie, na przykład mam kota, więc chciałem kupić kotu drapak. Taki fajny, duży, żeby mógł się powspinać na nim i tak dalej. Poszedłem sobie do sklepu zoologicznego. Wszedłem sobie w to miejsce, gdzie są wszystkie drapaki. Rozejrzałem się i patrzę, a tam ceny typu 1000 zł za drapak. Złapałem się za głowę i pomyślałem, kurde, nie stać mnie nawet na drapak dla kota, przecież to jest paranoja jakaś. Okazało się, że w Polsce takie same drapaki, naprawdę, prawie że identyczne, kosztują po 200 zł z groszami. Więc mamy tutaj 4-5-krotną przebitkę.
Dlaczego tak jest? Nie pytajcie mnie, to są jakieś chore wymysły dubajskich sklepów zoologicznych. Kolejna rzecz, która dotyka mnie pośrednio, bo chodzi dokładnie o Chloe, są to przyrządy do malowania, jakieś tam akcesoria typu pędzle, płótno, farby i tak dalej, bo Chloe lubi sobie od czasu do czasu pomalować obrazy. Słuchajcie, to kosztuje tak drogo, że Chloe latając po całym świecie jako stewardessa nie znalazła jeszcze kraju, gdzie było to droższe niż w Dubaju. Pędzle są 3, 4, 5-krotnie droższe niż gdzie indziej na świecie, nawet w krajach teoretycznie drogich, niekoniecznie w jakiejś Polsce, nawet w zachodniej Europie, w najdroższych, najbogatszych krajach Azji, jak w Singapurze. Te rzeczy do malowania są tańsze niż w Dubaju. Skąd to się bierze? Nie mam pojęcia, ale ceny są po prostu zaporowe. Chloe wstrzymywała się z malowaniem do czasu, jak miała lot do innego kraju, bo szkoda było wydać pół pensji na parę pędzli i trochę płótna. W takich przypadkach zawsze jestem sfrustrowany, bo dużo się mówi o tym, że w Dubaju nie ma podatków i w ogóle. I ja zawsze mówię, że co z tego, jeżeli nie ma podatku, jak jadę sobie do kraju, gdzie są wysokie podatki i produkty niektóre w sklepach są i tak tańsze, więc nie obchodzi mnie, że nie ma podatku. Jeżeli mam tańszy produkt, to mogę sobie płacić podatek. Ja z chęcią zapłacę podatek, jeżeli coś mam dużo tańsze. Tak jest na przykład w Stanach. W Stanach, mimo że są podatki, wszystko jest tańsze niż w Dubaju, praktycznie wszystko. Ciężko znaleźć produkty droższe. Buty, które ostatnio kupiłem, były ponad 100 zł tańsze w Stanach niż w Dubaju. W takich momentach naprawdę wątpi się w ten cały system i w ten cały brak podatków, bo skoro podatków niby prawie że nie ma, to czemu ja płacę za coś więcej? No ale dobra, przejdźmy do ostatniego produktu, który jest, czyli to jest grupa produktów tak naprawdę. Ja je nazywam tak zwanymi pierdołami. To są między innymi właśnie takie case'y. Poszedłem specjalnie dla Was do centrum handlowego nagrać stoisko z case'ami, które kosztują, uwaga, uwaga, 99 dirhamów za sztukę. To są wszystkie case'y, które teraz widzicie na filmie. To są zwykłe silikonowe case'y, jakieś tam bardziej wymyślne. Cena jest zawsze taka sama, 99 dirhamów. Przecież na AliExpressie można znaleźć case'a za dolara. Wyobraźcie sobie, że ludzie tak strasznie przepłacają w Dubaju. Kolejna rzecz, screen protector, który też kosztuje tam parę złotych w internecie, kosztuje kolejne 100. Dobra, 99 dirhamów. Z ciekawości postanowiłem porównać cenowo, tak już konkretnie, ile kosztuje taki zestaw, jaki ja posiadam, czyli czarny silikonowy case i screen protector na AliExpress i ile takie samo coś kosztuje w Dubai Mallu, czy gdzieś tam w jakimś mallu w Dubaju. W Dubaju w sklepie normalnym to kosztuje około 200 zł na polskie. Na AliExpressie po dodaniu mojego kodu, tam minus 4 dolary, wyszło mi dokładnie 1 dolar 31 centów. Więc to wychodzi 5 zł na polskie. Tutaj mamy 200 zł, więc na AliExpressie jest w tym momencie 40 razy taniej niż w dubajskim jakimś sklepiku z case'ami. Takie jest porównanie cen, 40 razy taniej. Ciężko aż się nie zaśmiać, bo różnica naprawdę jest ogromna. Czemu ludzie kupują takie rzeczy? Po prostu z lenistwa. W Dubaju ludziom się nie chce szukać w internecie, nie chce im się nigdzie chodzić. Oni wolą przepłacić, ale przechodząc gdzieś tam jakąś losową alejką w centrum handlowym, po prostu zobaczą case'a i sobie kupią i im to po prostu jakby nie robi różnicy. Ci sprzedawcy w Dubaju właśnie liczą na lenistwo ludzi i dzięki temu, że ten stoisko idzie gdzieś blisko po drodze, koszą naprawdę ogromne pieniądze. Bo wyobraźcie sobie, jeżeli jeden case kosztuje na przykład dolara, czyli ile? Powiedzmy 3,6 dirhama, a ktoś sprzedaje to za stówę. No zysk jest ogromny. Jakieś selfie sticki, jakieś uchwyty na telefon, takie żeby zamontować w samochodzie telefon z GPS-em. Wszystkie takie rzeczy małe, takie typowo do wysyłki właśnie z AliExpressu albo z jakiegoś innego sklepu internetowego. To jest skandalicznie drogie. Ja się zawsze pytam, ludzie, czemu wam się w Dubaju nie chce wpisać parę słów na klawiaturze, kliknąć kilka razy i zamówić coś z neta po prostu, nie wiem, 10 razy taniej? Ten poziom lenistwa dubajskiego będzie dla mnie zawsze mega dużą zagwozdką. Dla mnie jako typowego Polaka, który lubi oszczędzić, który lubi znaleźć dobry deal, to jest podejście z kosmosu. Ale no cóż, inna kultura, jak to się mówi, co kraj to obyczaj. Być może nawet dobrze, że oni tacy są, bo dzięki temu na przykład jeden z was może tworzyć tutaj stoisko ze swoimi case'ami i swoimi akcesoriami do telefonów i dzięki temu zarabiać duże pieniądze. Kto wie? Słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Pamiętajcie o linku, jest on na dole w opisie.
Mój kod to Goldych dużymi literami, bez polskich znaków. Jeżeli teraz zamówicie, wasze towary na pewno będą przed świętami, dlatego że AliExpress ma teraz centrum dystrybucji w Europie i towary dochodzą nawet w 7 dni. Więc polecam jeszcze raz, trzymajcie się i do następnego vloga. Cześć!